No i dobrze, przyszedł czas na testowanie tego zmodyfikowanego prostownika pod pełnym obciążeniem. No i zobaczymy, jak tutaj temperaturowo się to... W tej chwili jest 12,9 V, nieco ponad 10 A, ale powiem, że na chłodno, czy tam na zimno, jak go podłączyłem do tego akumulatora, który wcześniej rozładowałem, to było 12 A. No i przez ten czas, około 20 minut, no cała się nagrzała. Akumulator pewnie troszeczkę się podładował, nabył już prawie 4 A/godziny. No i prąd spadł. To są parametry w tej chwili maksymalne. No i zobaczymy, jak to on się grzeje. Tak to wygląda z zewnątrz, obudowa. Coś tu się nagrzewa bardziej po prawej stronie. Same przewody się nawet nagrzewają. Mają tutaj 30 kilka stopni. Złączki, którym jest prostownik podłączony do akumulatora, też troszkę się grzeją. Nie jest to duża temperatura, ale widać, że coś tam się grzeje. Z jednej, jak i z drugiej strony, no ten przewodzik robi tutaj takie fajne wrażenie. Obudowa z góry nagrzana. Gdzieś maksymalna temperatura już 80 stopni na tym górnym. Przez te krateczki widać takie ciepło. No, poci się biedak w środku. Mostek prostowniczy. Powiem szczerze, że tutaj widać tylko temperaturę przewodów, którymi prąd jest do niego doprowadzany, a sam mostek jest praktycznie niewidoczny termicznie, więc wszystko jest w porządku. Ale to... On jest zbudowany w zasadzie z 8 diod. Po dwie łączone są w pary. I całość składa się na mostek pełnookresowy Kreca. A wykorzystane tutaj jest tylko w zasadzie w połowie. Dwie pary diod. Minus prostownika idzie sobie wprost z uzwojenia wspólnego transformatora przez mały bocznik miernika panelowego i na kabelek do akumulatora. A plus wychodzi w zasadzie wprost z mostka prostowniczego. Ten minus jeszcze przechodzi przez bezpiecznik strony wtórnej. No i ten bezpiecznik, powiem szczerze, że trochę się grzeje. W tej chwili już nie ma... W tej chwili wykazuje niecałe 100 stopni, 90, ale jak na prostowniku było więcej prądu, około 12 A, to tutaj było też ze 110 stopni. Sam transformator, nie wiem, czy on się zdążył nagrać do swojej pełnej temperatury pracy, czy nie. W każdym bądź razie najszybciej i najwięcej ciepła wydziela się z uzwojeń wtórnych. No być może też pierwotnych, ale one są teraz tak jedno na drugim nawinięte. Teraz już bardziej widać, że i rdzeń się nagrzewa. Tak po całości na tym tle to chyba transformator i uzwojenia najbardziej się grzeją. No i ten przełącznik, którym tutaj przyłączam jednopołówkowo albo dwupołówkowo transformator. Tutaj blaszki się mu nagrzewają w okolice chyba nawet 115-120 stopni. Trzeba tutaj pewnie zmienić przewody, bo jak te dotykam, to nawet przewód jest, można powiedzieć, gorący. Nie parzy tak od razu, ale czuć i to dość mocno. Dobry przewód będzie też dobrym przewodnikiem ciepła. No cóż, nic się nie wyłączyło, więc na razie będę go obserwował. No i coś tu czuć ciepłego powietrza, że z niego uchodzi. Nie tylko ciepłe powietrze, ale jakaś farba, jakieś takie coś. Gniazdo bezpiecznika strony wtórnej. No, ma 100 stopni, ponad nieco. Strona pierwotna raczej się nie grzeje, w ogóle jest niewidoczny ten bezpiecznik. Transformator jako tako sam z siebie, to on na, przynajmniej na rdzeniu, jest bardzo chłodny, ale te uzwojenia, te druty, no to troszeczkę się nagrzewają. 110 stopni widzę już mają. No i niestety mój przełącznik, nie wiem, trochę się mocno nagrzewa. 50-60 stopni to bym przyjął, ale 120-115 troszkę mi tutaj nie pasuje. No i tak się ładuje do około 15 minut pełną mocą. Było 12 A, był chłodniejszy. No teraz troszkę napięcie podskoczyło na akumulatorze, ale niewiele w sumie. Ale całość się też mocno nagrzała i prąd ładowania z 12 spadł do 10,5. To jest maksimum, ile się da z niego wycisnąć. Tutaj 7, 7.
dwie połówki i regulacja na odczepach. Z dwóch połówek dam na jedną połówkę, no to prąd spada do połowy. Jak się przełączę na regulację fazową, nie wiem czy to było widać, mam na pokrętło od fazowej na maksa teraz. Przełącznik jest na fazowej 9,8 A, ma około 10. A jak zbocznikuję go na regulację na oczepach, to 10,5 przynajmniej, a sięga nawet 11, więc warto mieć taki przełączniczek, który bocznikuje regulator fazowy. No, na regulatorze fazowym mogę sobie ten prąd tak płynnie zmieniać, nawet do, na przykład do 0,3, 0,2, 0,1. Fajna sprawa, w sumie fajny regulator. No zobaczymy, czy się to przegrzeje, czy nie. Prostownik ogólnie fajny. No i testowe ładowanie L-Trafem trwa. Jest ustawiony ciągle na maksymalne możliwości. Fabryczny zakres skokowy 7. O, tutaj coś miałem przestawione. A to minimalnie. Minimalnie, już wiem dlaczego, zaraz powiem. Maksymalna moc. Troszkę niepokojące jest tutaj. Co prawda ten przełącznik działa, ale on jest formalnie on jest trzypozycyjny, a teraz zostały mu w zasadzie dwie pozycje. Tak jak ten. Raz, dwa i raz, dwa. Tak samo tutaj powinno być. Raz, drugiego już nie ma. Niestety wygląda na to, że przegrzał się. Póki działa, to działa, ale jak się zepsuje, to go po prostu wymienię. Wcześniej przed testem taki nie był. Tak samo fajnie przełączał się na trzy miejsca jak ten. Ale co gorsza, zanim tutaj złapałem kamerkę, diodka się nie świeciła, nie było przepływu prądu. Czyli ten prostownik też potrafi przerywać swoją pracę i coś tu się musi za bardzo nagrzewać. No, podejrzewam, że transformator. Zanim zabiorę się jeszcze za podgląd termiczny, zrobię mu małą przerwę w ładowaniu. Jesteśmy na poziomie 10 Ah. Zdejmuję klemę jedną i zrobię sobie test akumulatora. Po 10 Ah władowanych spoczynkowo w tej chwili akumulator ma około 12,5 V. No i zrobimy mu test jako 600. No i już ma 618 Ah w normie EN 5,0 mOhma, czyli tylko 1/10 mu brakuje do wartości zastanej sprzed rozładowania. No ciekawe jak to się będzie układać. No i jeszcze szybki podgląd parametrów elektrycznych. Po 11 Ah władowanych, godzina 23 minuty, prąd ciągle około 9 Ah, maksymalna moc i gęstość elektrolitu 1,14, niewiele więcej niż 1,14, 1,15 jeszcze nie ma. Jak tutaj palcem dotykam z tyłu, parzy, nie utrzymam za długo. Przewody oczywiście są ciepłe, ale nie tak, żeby mnie tutaj odrzucało, że tak powiem, jak to trzymam. Sprawa tego bezpiecznika strony wtórnej. Ja od tyłu mogę go spokojnie dotykać. Czuć lekkie ciepło i nic więcej, także bez problemu. Jeśli tutaj zabieram do niego i dotykam o tej obudowy, to nie mogę za długo utrzymać. Parę sekund i mi odrzuca. A to już nie jest to, co było wcześniej. Bo jest tylko w okolicach 85-90 stopni teraz. No to może jeszcze taki podgląd. Jeśli chodzi o moc ładowania, moc pobieraną z sieci, jest 110 W w tej chwili, idzie na akumulator, czyli 13 V na ładowanym akumulatorze i tam około 8,5 A, czyli to jest moc po stronie wtórnej, już po transformatorze. 235 V w tej chwili mam w gniazdku, prąd 0,84 A, cosinus phi 0,89, 180 W pobiera z sieci prostownik. No i kolejne podejście, taki podgląd parametrów w czasie ładowania. Cały czas prostownik działa na pełnej mocy, czyli dwie połówki, tylko odczepy i siódemeczka. Jak tak sprawdzam, to obudowa jest fajnie ciepła, taka przyjemnie ciepła jest. Nie mówię, że parzy, ale to znaczy, że część tej energii jest tracona na ciepło. To tak jeszcze sprawdzam z której strony, bo tak na przykład
Tutaj z tej lewej strony to jest całkiem, można powiedzieć, chłodek. Tu, gdzie jest wentylator, no jest dość ciepło. Ten wentylator chyba wyciąga ciepło ze środka. No ale jak to jest? 2,5 godziny praktycznie tak na okrągło. Prąd już spadł do 7 amperów. Władowane jest nieco ponad 21 amperogodzin. No to zobaczymy jeszcze gęstość i wynik testera. Gęstość elektrolitu, tak troszeczkę po uspokojeniu się tej cieczy, wynosi no, na granicy 1,15, może nawet nie ma. No ale zakładamy, że jest 1,15, czyli po 21 amperogodzinach ładowanych gęstość z 1,14 wzrosła do, powiedzmy, do 1,15. No to jeszcze testerkiem. Zobaczymy, co się dzieje. ...641, czyli cały czas rośnie. Bardzo fajnie. 4,8, czyli już o 0,1 milioohma jest lepiej niż wartość wyjściowa, z której zaczynałem testy. No ciekawe, a gęstość, przypominam, z 1,15. Co to będzie w okolicach 1,20? Ciekawe, ciekawe. No to kolejna inspekcja, można powiedzieć. Praktycznie mija czwarta godzina ładowania maksymalną mocą. Co my tu mamy? 31 amperogodzin już. Moc ładowania około 95 W. Na akumulatorze jest 13,5 V około. No, a prąd ładowania 7 amperogodzin. Tak to wygląda na mierniku mocy. Nie wiem, czy dobrze widać. 225 V mam teraz w gniazdku. Prąd płynie 0,67 ampera, cosinus phi 0,88, 0,90 się tak pojawia. No i moc ładowania, w zasadzie moc pobierana z gniazdka przez prostownik, 142 W. 1,16 jeszcze nie ma, to teraz jest takie dobre 1,15. Jedną kreskę urosło z poziomu 1,14, nic więcej. No to dobra, jest malutka przerwa w ładowaniu. Test akumulatora. 648 amperów w normie EN. Przy napięciu spoczynkowym 13,10, więc to już takie troszkę duże. 4,7 mOhm. No, parametry coraz lepsze. Gęstość dalej bardzo niska, a parametry coraz lepsze. No ciekawe, co będzie właśnie przy większej gęstości. No i mija kolejne 10 amperogodzin w porównaniu do poprzedniego przeglądu. Ciągle ładuję pełną mocą. Na akumulatorze już jest praktycznie 14 V. Prąd ładowania w okolicach 7 amperów. No nie tak źle. Prostownik raczej już coraz bardziej chłodny, więc termicznie tutaj nic się mu nie dzieje, nic już się nie przerywa. No dobra, to zobaczymy, jakie efekty są tego. Gęstość już jest na poziomie 1,16 grama na centymetr sześcienny. Teraz tu już nie ma mu co tutaj zarzucić. 1,16 jest osiągnięte, czyli dwie kreseczki od momentu rozpoczęcia ładowania mu doszło. No, skoro znamy już parametry ładowania, znamy gęstość, to jeszcze parametry elektryczne, oczywiście, jak to zwykle bywa w czasie ładowania. No i co my tu mamy? 647 amperów w normie EN. 4,7 mOhm. No praktycznie nic się nie zmieniło od ostatniego pomiaru. Te dodatkowe 10 amperogodzin praktycznie tylko zwiększyły nieco gęstość. No ale zawsze to coś, nie jest gorzej. A i tak jest bardzo dobrze. No i tak oto mi się udało jeszcze go złapać na podglądzie. Gdzieś tuż przy końcu ładowania, tego przynajmniej tego zasadniczego. Napięcie na akumulatorze już przekroczyło 16,4 V. Prąd jest na poziomie 3,8 A. Więc jak na 72 nie jest źle, ale ja mu dam troszkę mniej.
ale póki co jeszcze sobie pooglądam, co tu się stało z gęstością, z parametrami akumulatora, no i tak dalej. No to nabieramy sobie elektrolit w celi kontrolnej. No, pięknie. Już znacząco przekroczyła gęstość 1,20. Może 1,21 jest. Aby tak troszeczkę zapompować. Jakiś taki gęsty ten elektrolit. Ciężko się pompuje. No nie ma zmiany. Około 1,21. Niecałe może. Ale bardzo dobre 1,20. Widać bąblowanie tutaj w akumulatorze. Więc ja sobie tutaj go przytkam, żeby mi tutaj nie narosiło zbyt mocno. No to dobra, akumulator jest już tutaj przygotowany na ładowanie wyrównujące, to odsiarczające, czy tam regenerujące. W każdym razie to z wysokim napięciem, ponad 16 V. No pasuje jeszcze go zmierzyć elektrycznie. No, napięcie przekracza 14 V, więc nie mogę go zmierzyć. Chwilkę trzeba poczekać. Ale już chyba teraz będę mógł. No to jeszcze raz. Tak jest. 583 ampery w normie EN. Nieźle. A w zasadzie to może i źle, bo jest mniej niż 600. Rezystancja wzrosła z 4,7 do 5,3 mOhma, a prąd znacząco spadł. Nie ma 600 nawet. No być może po jakiejś przerwie będzie to troszkę lepiej, ale ja będę kontynuował ładowanko. Zobaczymy, co się stanie. Tak się zastanawiam, jakby to ustawić teraz ten prostownik na takie bardzo fajne, łagodne wysycanie. Na pewno można by zjechać z tym pokrętłem gdzieś na pozycję trzecią, może drugą. Ja bym chciał dać coś około 1,5 ampera. Normalnie w układzie fabrycznym to może by i było, ale na razie póki co na pozycji pierwszej mam na wyświetlaczu 14,9 V i 2,5 ampera. No, nie mogę tutaj już w tej chwili za długo po tym przy nim siedzieć. Więc w zasadzie tak, spróbuję zrobić na jedno połówkowca. Prąd już ładnie spadł do 1,5. Może na pozycję trzecią by tutaj dać. Jak tak pamiętam, na pozycji siódmej, tej najmocniejszej, w dwupołówkowym jest właśnie około 4 ampery. W jednopołówkowym jest w tej chwili około 2. Ja myślę, że tu dołożę mu jeszcze regulację fazową. Właśnie o to chodzi, żeby ładować. No może troszeczkę mniej tutaj. Jednopołówkowo. I jeszcze wąskie impulsy. Może tutaj nie będę przesadzał. Dam normalny odczep. Normalny odczep. Tylko jedną połówkę. I na tej jednej połówce dam sobie trójeczkę. Albo dwójkę. Dwójkę, żeby tutaj mocno nie przesadzić. No i wtedy akumulator przez kolejne około 6 godzin myślę, że nabierze gęstości. A może tak na koniec jeszcze się przyglądnę mocy ładowania. Jak to jest pod koniec. Specjalnie tutaj jestem na mniejszym poborze mocy. 25 W około wchodzi do akumulatora. Tryb jednopołówkowy i regulacja na odczepach.
położenie przełącznika funkcyjnego, tego fabrycznego, na dwójeczce 25 W, tak na okrągło. Napięcie sieciowe 235 V, prąd 0,31 A, cosinus phi już teraz jest 0,51, więc prawdopodobnie ta sprawność jest gorsza niż była. 38, prawie 40 W mierzę z sieci, z gniazdka, 24-25 oddaję do akumulatora. No ale przełączyłem się tak dla formalności na dwie połóweczki i mam tak 30 W, 32, no jakoś tak między 30 a 32 W mocy ładowania. 44 W pobieranej mocy z gniazdka, ale cosinus phi się poprawił, bo jest ponad 0,8. Jak tutaj sobie tak teraz podglądam, zmienia na prostowniku na jedną półeczkę. No i pięknie, cosinus phi spadł z 0,8 do 0,53. No taka jest różnica w ładowaniu jednopołówkowym a dwupołówkowym. Teraz jest dwie połóweczki. No jest duża różnica. No i mija już prawie 14 godzin, czyli taka troszkę dłuższa przerwa na troszkę dłuższa przerwa od poprzedniego przeglądu. 1,1 ampera, 1,2, mniej więcej jakoś tak to wygląda. Ładuje się na jednej połówce. Mniej więcej prąd jest ten sam, który ustawiłem ostatnio. Podniosło się tylko napięcie. Taki oto efekt. Nie wiem, czy dobrze widać. 1,26. Być może z malutkim ogonkiem w celi kontrolnej. No to trzeba jeszcze zrobić test elektryczny. Trzeba chwilkę odczekać, aż napięcie spadnie do granicy 14 V. Napięcie sobie spada, ale w międzyczasie, jak jest prostownik wyłączony, zobaczę, jakie on tutaj sobie pobiera moce spoczynkowe. 236 V, 0,06 A, daje to 6 W w trybie spoczynkowym. Chwilę odczekałem. Napięcie ładnie spadło poniżej 14 V, więc mogę zrobić sobie teścik. No chyba się za wiele nie zmieniło od trzech ostatnich pomiarów. Rezystancja jednak jest większa niż ta, co była zastana. Czyli w miarę postępu ładowania parametry akumulatora się pogarszają. Jako że przez najbliższe godziny nie będę mógł jakoś tutaj doglądać, zmniejszać czy zwiększać prądu, więc bardzo delikatnie go ustawię, typu położenie drugie oraz jednopołówkowy, więc mam bardzo delikatne napięcie, prąd poniżej ampera, niewiele mu brakuje, chyba około 10-12 godzin, myślę, że będzie idealnie. W tej chwili jest już 63 amperogodziny wkładowane, czyli z małym naddatkiem z tego, co było wyładowane, 58 plus 5 powiedzmy. I 816 watogodzin to po stronie akumulatorowej, no biorąc pod uwagę jakąś sprawność, to pewnie już jest ponad 1 kWh pobrane z sieci. No i pewnie już takie ostatnie wejście, w sumie pewnie z podsumowaniem, co się udało wycisnąć w tej sytuacji. No prostownik zachował się całkiem nieźle, 16,1 V, jak widać mija 28 godzin. Odkąd ładuję tym prostownikiem mój testowy akumulator. W tej chwili jest 16,1 V, 0,4 A. Ładuje się na jednej połówce z regulacją na odczepach na drugim zakresie. Czyli tak sobie delikatnie. Prostownik jest chłodny, więc w zasadzie nie ma tu już co mierzyć. Na pewno nic się mu tutaj złego nie dzieje. Co się udało uzyskać, jeśli chodzi o gęstość? No pięknie, całe praktycznie zielone pole jest powyżej linii gęstości 1,30. Piękna sprawa. Ja powiem tak, że teraz się dopiero zabrałem za jakieś nagranie, ale podglądnąłem pracę tego prostownika, gdy tu było jeszcze 25 godzin, może niecałe, około 25 godzin. Więc w zasadzie w jedną dobę ta gęstość też już była 1,30.
Więc teraz to już nie ma sensu, tutaj nie ma większej potrzeby go wysycać, ładować, no bo akumulator jest w pełni naładowany. Więc ja go w zasadzie tutaj przekręcam na 0. Trzeba poczekać, aż napięcie spadnie poniżej 14 V, żeby można było dokonać testu elektronicznym testerem. Moc chyba już pokazywałem spoczynkową, jaką pobiera taki prostownik w czasie bezczynności. Ale gdyby nie, to w takim układzie jak teraz mam 235 V, 0,01 A, 2,2 W. Tylko ta moc idzie na ten malutki transformatorek, który zasila miernik panelowy i w zasadzie tyle. Zaraz zobaczę, jak się moc zmieni, gdy zdjąłem jedną klemę z akumulatora, a podłączę transformator na jedynkę. 6 W około, a na siódemce 8 W praktycznie, no niecałe. Straty jałowe są bardzo małe. Czyli po skończonej pracy prostownik bardzo mało obciąża domowy budżet, jeśli chodzi o straty prądu, o straty energii. W oczekiwaniu na spadek napięcia poniżej 14 V jeszcze pokażę, jakie jest napięcie na tym mierniku panelowym w różnych położeniach moich tych przełączników i pokręteł. Może zaczniemy. Jedyneczka na odczepach, odczepy i jedna połówka. Przy jednej połówce mamy 5,7 V, przy dwóch połówkach 11,4. Tutaj nie ma żadnego kondensatora. Napięcie jest mierzone wprost po mostku. No i skrajnie na siódemce. Dwie połówki mają 13,1 V, jedna połówka 6,6 V. Pewnie nie wspomniałem, ale jeszcze może warto tutaj sobie zobaczyć. Całe to ładowanie pochłonęło 73 z małym ogonkiem amperogodziny. Czyli w zasadzie tyle, co znamionowa pojemność akumulatora, a ona wynosi 72 amperogodziny dla C20. No to tutaj ja go rozładowałem o 58 amperogodzin, tylko że prąd 25 amperów. No i po władowaniu 73 ta gęstość na pewno pojawiła się dużo wcześniej. Ona przy około 15-16 godzinach. Jest 10 amperogodzin wcześniej, 63, 65 może. No a gdzieś przy takich pojemnościach władowanych ta gęstość już była na poziomie no idealnym, bo 1,28. Znaczy energia dostarczona do akumulatora w czasie ładowania to jest praktycznie 0,95 kWh. No to co jest pobrane z gniazdka, to będzie trochę więcej. Jak zakończę tą opowieść, to pewnie sobie wymaluję jakieś wykresy zmian napięcia, zmian prądu rozruchowego, zmian rezystancji wewnętrznej akumulatora w czasie rozładowania, no i w czasie ładowania. Tylko kroków dużo nie było, ale coś tam zawsze z tego powstanie, jakieś wnioski dodatkowe. Myślę, że się przydadzą gdzieś w późniejszym czasie do jakiejś innej analizy. No ale napięcie widzę już spadło na akumulatorze poniżej 14 V, więc można sobie zrobić test 570 A w normie EN i daje to rezystancję wewnętrzną 5,4 mOhma. No ciekawe, ciekawe, bo praktycznie przy tej samej gęstości, tylko w czasie, kiedy akumulator miał napięcie spoczynkowe bliższe 12,8 V, no to ta rezystancja miała wartość 4,9 mOhma. Niestety nie pamiętam prądu, ale on był powyżej 600. Chyba coś koło 630-640 A według tego samego testera. No więc jak widać, akumulator świeżo po ładowaniu no ma takie trochę słabawe te parametry, a przynajmniej nie są one najwyższe, jakie da się uzyskać właśnie na danym akumulatorze. No to może jeszcze jedno podejście. Właśnie postanowiłem go wstrząsnąć. Może się trochę odgazował ten akumulator.
No zobaczymy, dosłownie minęło może 2 minuty od poprzedniego pomiaru. I co my tu mamy? No, jest więcej. Z 570 na 582. Z tym, że napięcie jest ciągle jeszcze wysokie. I chyba 1/10 rezystancja wewnętrzna spadła. No cóż, teraz pozostaje tylko jeszcze zrobić ewentualnie jakąś dogrywkę, jak napięcie spoczynkowe trochę spadnie w bliskie okolice 13 V. No, gęstość jest idealna, więc to napięcie powinno dość szybko w pierwszych godzinach po odłączeniu prostownika spadnąć. A jak będzie, no zobaczymy. No to dobra, tak jak się słowo rzekło, to robimy test kolejnego dnia. Testujemy. Napięcie jest bardzo fajne, 13,08 V. No i tak, parametry urosły ponad 600 amperów. To już jest dobry znak. Rezystancja spada do wartości 4,8 mOhma. Czyli jest lepiej jak w stanie wyjściowym, bo było 4,9. No więc generalnie nie ma się do czego na razie doczepić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Być może uda mi się jeszcze to zmierzyć dzień później. No i na zakończenie części drugiej takie jeszcze malutkie podsumowanko, co po paru dniach pokazuje sam akumulator. Taka oto gęstość. No bomba, po prostu 1,30 i to gęstość uzyskana praktycznie po jednej dobie. Nic tutaj wielkiego się nie zmieniło w przeciągu kilku następnych dni, a kilku to mam na myśli 5. Wcześniejszy pomiar mówiłem, że zrobiłem po dniu, no ten czas szybko biegnie. Pomyliłem się, on był zrobiony po 3 dniach od zakończenia ładowania. Teraz będzie po 4 dniach. No więc do dzieła. Po 4 dniach takie są wyniki. 640 A w normie EN i rezystancja 4,8 mOhma. No jak widać, jest bardzo, bardzo bliska wartościom pierwotnym przed rozładowaniem akumulatora. Jest minimalnie lepiej, bo było 4,9. No ale jeśli ktoś pamięta cały proces rozładowania, jaki tu przedstawiałem, tak wyrywkowo na parametry, to przy niedoładowanym akumulatorze był taki moment, że było lepiej. W tym wejściu kończę, bo i tak film jest dość długi. Za jakiś czas zapewne jeszcze powstanie część trzecia. Troszkę pewnie poopowiadam o samym prostowniku, jak jest zbudowany, jak może połączony, jakichś takich wnioskach, jakie mi się nasunęły pod koniec, po całej akcji. No i może jakieś wykresiki jeszcze powstaną, przykładowe. Zobaczymy, jak to będzie. A póki co, dzięki za uwagę.